chciałbym w swoim referacie przedstawić Kujawsko-Pomorską Bibliotekę Cyfrową jako przestrzeń obiegu otwartego, obiegu informacji. Biblioteka ta jest jedną z wielu platform związanych z rozwojem internetu, ponieważ cokolwiek by nie mówić i nawiązując trochę do referatu profesora Willa, który rozpoczyna tę konferencję, internet owszem jest już dzisiaj niewątpliwie nowym paradygmatem komunikacji i wyznacza nowy standard w dostępie do wiedzy. Dziś tak z wielu przyczyn, tutaj przede wszystkim wynika to z tego, że eliminuje bariery, które przez setki lat funkcjonowały w tradycyjnym obiegu informacji, bariera czasu, przestrzeni, ilości egzemplarzy. W najtańszym stopniu upowszechnia dorobek naukowy, co między innymi można zauważyć poprzez wzrost wskaźników cytowań publikacji, które dostępne są online. Treść w internecie czy w stosowym obiegu informacji, publikacje te, jak gdyby docierają z dwóch źródeł. Pierwszym z nich jest proces digitalizacji, czyli proces konwersji publikacji, które ukazały się pierwotnie w wersji drukowanej i następnie przekonwertowane do postaci cyfrowej, udostępniane są online w jakiejś jednej z wielu platform, czy w jednym z wielu serwisów, czy bibliotek cyfrowych, czy kolekcji cyfrowej, jakkolwiek tego je nazywać. Takich projektów oczywiście jest wiele w sieci. Tutaj chciałbym pokazać kilka przykładów. Pierwszy z nich to pionierski przykład, projekt Gutenberg stworzony przez jego wizjonera Michaela Harta już w 1971 roku. Powstała taka wizja, projekt, aby udostępniać właśnie za pomocą sieci komputerowej publikacje, książki, czyli cały dorobek wiedzy, jaki ludzkość zgromadziła i przechowuje. To jest przykład na digitalizację, powiedzielibyśmy, społecznościową. W chwili obecnej projekt ten zapewniają użytkownicy internetu, wolontariusze, którzy samodzielnie skanują, przepisują też czasem się zdarza w ten sposób wybrane przez siebie publikacje i udostępniają je online.